Cześć. Dotarł do mnie nowy garnuszek. Jest to garnuszek aluminiowy, dosyć duży, pojemność 1,4 litra. Do tego mamy sporą pokrywkę o pojemności ponad pół litra. Z tyłu mamy rączki pokryte zielonym silikonem. Zobaczmy, ile ten garnuszek waży. gramy. Jeśli dołożymy pokrowiec, mamy 457 gramów. Przeraźliwie dużo. Jak pamiętacie z moich poprzednich filmów, mnie interesują raczej garnki lekkie. Na moich filmach trudno było znaleźć konstrukcję cięższą niż 200-250 gramów. Dlaczego więc zainteresowała mnie ta przeraźliwie ciężka konstrukcja? Odpowiedź ukrywa się z tyłu. Otóż mamy tutaj wtyczkę elektryczną. Ten garnek produkuje prąd. Dzięki gradientowi temperatury, z jednej strony wysokiej temperatury od płomieni, z drugiej strony stosunkowo niskiej temperatury od wody, ogniwo peltiera ukryte w tym podwójnym dnie produkuje prąd elektryczny. Dzieje się to dokładnie na tej samej zasadzie, jak w przypadku omawianej poprzednio kuchenki BioLite Stove. Tutaj mieliśmy miedzianą sondę zanurzoną w palenisku, która wysoką temperaturę płomieni przekazywała do ogniwa peltiera, które z drugiej strony było chłodzone przez aluminiowy radiator owiewany zimnym powietrzem. Dzięki tej różnicy temperatur ogniwo peltiera produkuje prąd, który za pomocą złącza USB, za pomocą tego złącza mogliśmy naładować dowolne urządzenie ładowane właśnie przez USB. Komórkę, aparat telefoniczny, GPS, cokolwiek. I podobnie tutaj. Tutaj mamy wtyczkę na dwa bolce, ale producent dostarcza nam przejściówkę, układ elektroniczny sterujący całym urządzeniem. Tutaj mamy już klasyczne złącze USB. Do tego dostajemy zespół przejściówek. Także mamy micro USB, mini USB, wtyk do iPhone'a oraz gadżecik w postaci lampki LED. Także możemy sobie podłączyć lampkę do garnka podczas gotowania i gotować przy świetle elektrycznym. Ile ważą te gadżety? Lampka waży 30 gramów. Do tego dorzućmy ten kabel, 94 gramy, plus przejściówki, kolejnych 120 gramów do noszenia w plecaku. Czyli dosyć ciężka konstrukcja. Dlaczego się w takim razie nią zainteresowałem, skoro mam już BioLite Stove? Przypomnijmy, BioLite Stove waży koło kilograma. Do tego musimy mieć oczywiście jakąś menażkę, czyli powiedzmy kolejne 200 gramów, czyli razem 1200 gramów. Za to jesteśmy niezależni od jakichkolwiek paliw. Drewno znajdujemy sobie gdziekolwiek w lesie. Tak, tylko że BioLite Stove ma trochę wad. Pierwszą wadą jest... są iskry. Jeśli spróbujemy użyć BioLite Stove latem w suchym lesie, to niestety powstaje duże ryzyko, że spowodujemy pożar. Drugą wadą jest dym. Jeśli leśniczy w tymże lesie zobaczy dym, to przypuszczam, że bardzo szybko do nas przyjdzie zobaczyć, co się dzieje. I wtedy możemy się spodziewać bardzo nieprzyjemnej rozmowy oraz przypuszczalnie sporego mandatu. Ostatnią rzeczą jest, czasami są problemy z zapaleniem BioLite Stove. Wystarczy sobie wyobrazić, że przez 3 dni non-stop pada deszcz, całe drewno jest mokre. Można oczywiście takie drewno rozpalić, ponieważ mokra jest tylko powierzchnia. No, niemniej jest to dosyć utrudnione. Taki płomień będzie dawać dużo dymu. W przypadku tego garnka
wady BioLite Stove znikają. Z tym garnkiem możemy stosować jakiekolwiek źródło ciepła. Palnik alkoholowy, palnik gazowy, kuchenkę benzynową, czy choćby też jakiś palnik na drewno. Czy to się opłaca w stosunku do wagi? To trzeba by policzyć, ile będzie ważyć taki palnik, ile będzie ważyć paliwo do niego noszone. Natomiast znikają właśnie ewentualne wady kuchenki na drewno. Według producenta, zdradźmy w końcu, jest to garnek firmy PowerPot ze Stanów Zjednoczonych. Według producenta zastosowanie wody jako chłodziwa, nawet gdy ta woda już wrze i ma temperaturę 100 stopni Celsjusza, według producenta zastosowanie wody jest dużo bardziej efektywne niż zastosowanie chłodzenia powietrznego w BioLite Stove. W związku z tym, według producenta, natężenia prądu uzyskiwane dzięki temu garnuszkowi będą dużo korzystniejsze niż to, co możemy uzyskać za pomocą palnika BioLite Stove. Czy to prawda? Postaram się pokazać to na kolejnym filmiku, na którym przetestujemy, jak wygląda użytkowanie PowerPota w praktyce. Także dziękuję teraz już bardzo za uwagę i do zobaczenia wkrótce.